Chyba wielu z nas ma wrażenie, że nadciąga jakaś mimo wszystko globalna mini katastrofa, jeżeli nie katastrofa i biorąc pod uwagę informacje o zmianie klimatu, o skutkach wyeksploatowania Ziemi przez człowieka i oczywiście pandemie to nie są impresje z palca wyssane. Dlatego dzisiaj proponuję oswojenie wielu problemów naraz, no i taką nadzieję na uratowanie nie tylko naszego świata, kilku innych także. Istnieje bowiem taka planeta, która nazywa się Tra i ma całkiem podobną sytuację do naszej, chociaż śmiem twierdzić, że kiedy cała epopeja się zaczyna, to tam jest dużo, dużo gorzej. Mroczna to jest bajka dla dzieci 7, ale ja bym siedmiolatków nie zachęcała do obejrzenia tej opowieści, raczej wyżej w górę, a dorośli będą najbardziej zadowoleni. Pierwsza część tej opowieści została stworzona przez twórcę mapetów, fraglesów przez najsłynniejszego lalkarza świata, aktora i reżysera Jima Hensona, i to było w 1984 roku, ale do dziś ta opowieść robi wrażenie. Produkcja zatytułowana Ciemny Kryształ opowiada o kamieniu, najlepiej w tej jasnej wersji, bo o nią chodzi, gdyż jest on sercem planety, a został prawie zniszczony przez lud Ursksesa. I z tego powodu ów świat ogarnął niepokój i chaos. A uratowanie kryształu oznacza przetrwanie, i ostatni z Gelflingów, ludu żyjącego na traw od samego początku, wyrusza w misji odnalezienia brakującego odłamka. Askeksowie, chorzy na władzę w sposób niewyobrażalny, ale malowniczy, obserwują każdy jego ruch. Swoją drogą bardzo piękna historia i nic dziwnego, że na popularnym serwisie filmowym pojawia się serial, który jest prequelem tegoż filmu z lato za serię wziął się Louis Letier, który odpowiada za takie filmy jak Iluzja, Starcie Tytanów, Incredible Hulk. Bardzo doświadczony w sztuce prowadzenia wątków tak, żeby widz nie kończył serialu po pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym odcinku. Mamy do dyspozycji miniserial Ciemny Kryształ. Czas buntu. W zasadzie familijny, no ale już mówiłam, że lepiej tę familijność ograniczyć do 10, bo są sceny drastyczne. Pomimo tego, że mamy tu obraz, który łączy techniki lalkarskie i efekty specjalne, no to to jest niesamowite. Wchodzi się w tę strefę wizualną naprawdę jak w masło, ogląda się jak kino akcji, chociaż to fantazje jest. Taka mieszanka hobita i walki o tron, z naciskiem na pewne okrucieństwo. I wiem na pewno, że ci, którzy są wyczuleni na wątki filozoficzne, znajdą tu coś. Dla siebie. Jest kilka koncepcji filozoficznych, kilka koncepcji ontologicznych, kilka koncepcji magicznych, no mieszanka warta sprawdzenia i główni bohaterowie warci polubienia. Ciemny kryształ, czas buntu jest absolutnie epicki. Planeta Tra umiera, a leżący w jej sercu kryształ prawdy, który jest źródłem niewyobrażalnej mocy, został skażony przez okrutnych skeksów, no i całą planetę zaczyna pustoszyć tajemnicza choroba. Spokojne dotąd istoty i rośliny i zwierzęta nagle zaczynają być agresywne. W kulturze Słowian mówiło się, że napił się ktoś szaleju, otoż na tej planecie, bez kryształu prawdy, wszystko spożywa szalej i to w dużych ilościach, nawet się mistycy. to jest bardzo radosny wątek, bo oni to robią w innym celu. Mamy tu klimat z Alicji w Krainie Czarów, bywa śmiesznie, bywa strasznie. Tym razem trójka gelflingów odkrywa okrutne informacje o pochodzeniu mocy z keksów, postanawiają wyruszyć w niebezpieczną, a jakże podróż, i rozpalają po drodze płomień rebelii. Serial naprawdę wzrusza, mimo wszystko jest bajką, ale i tak poszerza nasze ludzkie horyzonty, więc polecam z czystym sercem, jak z czystego kryształu. No i przypominam tytuł, Ciemny Kryształ, Czas buntu.